Pani posłanko, zamiast 2 miliardów prawie rocznie dla TVP, 2 miliardy 700 z kawałkiem. Co tutaj się wydarzyło na Komisji Finansów? No sami chcielibyśmy to wiedzieć, ponieważ to była poprawka, którą zobaczyliśmy dopiero teraz i nie było wcześniej w zestawie poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne, tylko zobaczyliśmy ją dopiero wchodząc na posiedzenie Komisji Finansów. Mamy rok wyborczy. Jak widać, Prawo i Sprawiedliwość zwiększa sobie prawie o miliard złotych kwotę przeznaczoną na publiczną propagandę, zamiast przeznaczyć ją na różne obszary, które tego dużo bardziej wymagają, co sami zresztą co chwilę podkreślają. Mówi Pani, że ta poprawka została Wam przedstawiona z zaskoczenia. A czy już na samej komisji usłyszeliście jakieś uzasadnienie? Nie, na komisji niestety nie ma uzasadnień do poprawek, ani nie ma dyskusji nad poprawkami. My dzisiaj przyjmujemy wszystkie poprawki do budżetu i nie dostaliśmy informacji od rządu, dlaczego akurat nagle dokonano takiej zmiany. Być może dostaniemy ją na etapie późniejszych głosowań w Sejmie. I czego się Pani spodziewa? Jakby ta różnica w tych kwot, ten wzrost kwoty, na co on się przełoży? Znaczy, to jest absolutnie jasne, że to przełoży się na propagandę, która jest codziennie do nas dostarczana za pomocą mediów publicznych. To, że nie ma na zdrowie, że nie ma na edukację, że nie ma na tak ważną dla mnie psychiatrię dziecięcą i dzieci, leżą na korytarzach, ale jest na propagandę publiczną, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że za pomocą właśnie tych środków chcą wygrać kolejne wybory, co uważam im się nie uda, bo przecież ludzie widzą takie rzeczy i widzą, na co mógłby być przeznaczony miliard złotych. Na pewno nie na telewizję publiczną.